Pan Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pan prezes, wiceprezes Robert Chciuk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. I pan dyrektor nowo utworzonego Departamentu Rybactwa, pan Janusz Wrona. Proszę o zabranie głosu pana ministra Marka Gróbarczyka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj zaprezentować Państwu nowe rozwiązanie w zakresie wędkarstwa. Mówimy o tym dzisiaj i przygotowywaliśmy ten program z wodami polskimi z prostego powodu. Sytuacja pandemiczna, COVID, ograniczenia wszelkiego rodzaju związane przede wszystkim z możliwością swobodnej turystyki dają ogromne możliwości, a przede wszystkim zachętę do tego, aby właśnie taki sposób bezpiecznego spędzania czasu poprzez wędkowanie można było realizować. Zresztą nie trzeba nikomu dzisiaj mówić, jak bardzo potrzebne jest obcowanie z naturą i to w sposób bezpieczny, a w taki sposób właśnie można spędzać czas, do czego wszystkich Państwa bardzo serdecznie i gorąco zachęcamy do wędkowania. Ale program, który przygotowaliśmy i rozwiązania ma na celu przede wszystkim potanienie, to w pierwszej kolejności, a drugim sposób uproszczenie sposobu wędkowania i sposobu pozyskiwania pozwoleń wędkarskich, które są wymagane do realizacji przede wszystkim w zakresie spełnienia wymogom prawnym, ale i również według przyjętego systemu zarządzania w zakresie rybactwa i wędkarstwa. I tak, przede wszystkim Wody Polskie zdecydowały się na utworzenie nowego departamentu związanego z rybactwem. To jest Departament Rybacki, który ma za zadanie i miał za zadanie przygotowanie rozwiązań, które właśnie wyjdą naprzeciw wędkarzom i będą promować wędkarstwo, a przede wszystkim będą dbały o dobry stan wód w zakresie właśnie zasobów, które, jak wszyscy wiemy, nie są najlepsze w Polsce, ponieważ ten system jest bardzo rozdrobniony, jeśli chodzi o kontrolę, a przede wszystkim zarybienia. W związku z tym te główne założenia miały na celu to, aby przygotowane rozwiązania pomogły i wspomogły w zakresie właśnie ochrony środowiska, a z drugiej strony popularyzacji wędkarstwa. Pierwszą zasadniczą zmianą, którą już od początku roku zaproponowaliśmy, to jest wprowadzenie jednej opłaty na wszystkie akweny, które znajdują się w jurysdykcji Wód Polskich. To jest 250 zł. Wędkarze wiedzą, jak system wygląda. Każdy okręg rybacki ma swoje opłaty. Każdy właściciel czy użytkownik danego akwenu ma swoje opłaty, więc niejednokrotnie, aby można było wędkować na terenie Polski, trzeba zapłacić blisko 10 tysięcy złotych, może więcej, może mniej, ale są to tak czasami sprzeczne sytuacje, że trzeba uiścić opłatę na zbiorniku, który znajduje się po prawej stronie i po lewej stronie niejednokrotnie. No z tym chcielibyśmy jednoznacznie skończyć. Oczywiście w zakresie możemy to zrobić tylko na razie naszej jurysdykcji, a więc wszystkie akweny, które znajdują się w obszarze jurysdykcji Wód Polskich, a to wszystko przedstawimy Państwu na prezentacji, gdzie te akweny się znajdują. Zresztą specjalna strona, która powstaje na tą okoliczność. Na tych obszarach obowiązuje jedna opłata 250 zł. To jest pierwsze założenie, które jest dla nas niezwykle ważne i podstawowe. Ja myślę, że wszelkiego rodzaju kolejne elementy, które będą szły w parze z tym procesem, a więc uproszczenia.
chcemy odejść od kart wędkarskich, od tych czasami fikcyjnych egzaminów, które się odbywają. Dzisiaj temat dotyczy tylko okresów ochronnych, wymiarów ochronnych, więc to wszystko jest tak powszechne i łatwe w uzyskaniu tych informacji poprzez każdego komórkę. Więc w związku z tym chcemy zrezygnować z tych kart i tylko i wyłącznie opłata będzie dopuszczała wędkarzy do wędkowania. Drugi element, który też chcemy wdrożyć, to zarybienia. Jak Państwo wiecie, system właśnie zarybień śródlądowych, bo morskie mają inne finansowanie, ale śródlądowych, a to też dotyczy przede wszystkim tylko gatunków dwuśrodowiskowych, jest bardzo rozdrobniony i niejednokrotnie, a przede wszystkim w opinii wędkarzy, niewydolny, bo niejednokrotnie przecież można cały sezon spędzić nad danym akwenem i nic nie złapać, nawet nie mieć żadnego brania, mówiąc kolokwialnie. Chcemy temu przeciwdziałać w sposób taki, że w tym roku Wody Polskie przeznaczają 5 milionów złotych na dodatkowe zarybienia na akwenach i to nie na tylko naszych akwenach, ale tu szeroko zapraszamy do współpracy wszystkich użytkowników wód, którzy chcieliby się włączyć w ten program. Oczywiście to też wiąże się z szerokim zaproszeniem przede wszystkim Polskiego Związku Wędkarskiego, okręgów wędkarskich do współpracy, aby przystąpili do tego programu jednej opłaty, zmniejszenia tej opłaty, tak aby ona była po prostu racjonalna i dostępna dla wszystkich, nie była przecież uciążeniem dla kieszeni, tak abyśmy mogli wspólnie rozpocząć ten program właśnie jednej karty wędkarskiej, jednej opłaty i wspólnego zarybiania, tak aby te zarybienia po prostu były w końcu efektywne. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, wszystkim Państwu dziękuję, którzy realizujecie i przygotowaliście ten program. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich użytkowników wód do współpracy. Mam nadzieję, że ten rok spowoduje, no myślę, pozytywny efekt w zakresie właśnie podniesienia ilości, przysłowiowo mówiąc, wędkarzy, ale zwiększenia właśnie tej formy spędzania wolnego czasu i wszystkich Państwa po prostu zachęcamy do wędkowania, bo to jest naprawdę fantastyczne hobby, a w tych czasach myślę, że będzie dostarczający wszystkim Państwu wiele, wiele przyjemności. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana Przemysława Dacę, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Panie ministrze, szanowni państwo, cóż mogę jeszcze dopowiedzieć? Pan minister naprawdę dużo nam tutaj państwu powiedział. Ja tylko chciałem dodać, że my jako Wody Polskie administrujemy wodami płynącymi w większości przypadków w Polsce i odpowiadamy również za ich stan ekologiczny, stan przyrodniczy, za ichtiofaunę i inne organizmy wodne, dlatego musimy o to dbać i stąd właśnie też potrzeba uporządkowania tego całego systemu zarządzania obwodami rybackimi. My część obwodów rybackich prowadzimy już sami, zarybiamy i prowadzimy tam naszą gospodarkę. Tam wprowadziliśmy, rzeczywiście ja prowadziłem zarządzeniem, tak jak pan minister mówi, jedną opłatę. Zapraszamy pozostałych użytkowników, którzy dzierżawią wody państwowe, którym zarządzamy, do współpracy wprowadzenia jednej opłaty na wszystkich wodach, bo to byłoby tak naprawdę najlepiej. My również myślimy o tym, żeby to pozwolenie było zintegrowane z platformą M-Obywatel, tak żeby każdy mógł mieć to zezwolenie na swoim telefonie komórkowym. Wiadomo, różne kwity, papiery w środowisku wodnym się nie sprawdzają, a to jest ewidentne uproszczenie. Mamy też również duże możliwości, mamy swój doskonały ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie, który będziemy też również wykorzystywali. Zależy nam po pierwsze na uporządkowaniu systemu, na
współpracy z organizacjami społecznymi, jak również z prywatnymi użytkownikami, na jednym z prostych procedurach, ale przede wszystkim na zwiększeniu bioróżnorodności, na zwiększeniu ichtiofauny, na zarybianiu. Rzeczywiście skupimy się w tym roku na zarybianie nie tylko naszych obwodach rybackich, ale na wszystkich śródlądowych wodach, tam gdzie jest to zasadne i potrzebne. Więc mam nadzieję, że to wszystko, tak jak pan minister mówi, doprowadzi do tego, że będziemy mieli większe jeszcze zainteresowanie wędkarstwem, a to wędkarstwo będzie satysfakcjonujące dla użytkowników i każdy będzie mógł złapić naprawdę taką rybę. Dziękuję bardzo.